Cześć wszystkim, znajdujemy się w pięknej Gdyni. Kręcimy ten film dlatego, że zdecydowałem się zrobić serię wywiadów z podróżnikami i sportowcami. I właśnie Max, który jest naszym pierwszym gościem w tej serii, jest sportowcem, także zadałem mu kilka pytań. Dobrze, Max, także jak zaczęła się twoja przygoda z tym sportem, a raczej, żeby być konkretnym, jak zaczęła się twoja kariera z tym sportem? Moja przygoda z tym sportem zaczęła się tak, że... Co trenujesz? Właśnie. Trenuję wushu, szerzej znany jako kung fu. I moja przygoda zaczęła się tak, że w ogóle pierwszym moim sportem to była piłka nożna. Wiadomo, jako ośmiolatek chciało się być piłkarzem, ale rodzice chcieli, żebym umiał się obronić, jakby była taka potrzeba kiedyś. I skończyło się tak, że trenuję już 9 lat. Ten sport akurat. A ile masz lat, żeby widzieć? Mam 17 lat. Czyli więcej niż połowę życia. Tak. Dobrze, czyli teraz przejdziemy do twoich osiągnięć. Co udało ci się do tej pory osiągnąć? Może zacznijmy tak od tych mniejszych, krajowych. Tych mniej ważnych, dobrze. Tak. Jestem kilkukrotnym mistrzem Polski. Aha. I zdobywam również medal na Pucharze Polski. W tym roku udało mi się zdobyć Mistrzostwo Europy i Wicemistrzostwo Świata. No to wyniki są niesamowite, ale może wyprzedzając pytania widzów, którzy nie znają się na tym sporcie, w jaki sposób oceniana jest ta dyscyplina? Czy to są jakieś występy? Czy na co zwracają sędziowie uwagę? Na czym polegają takie zawody? W wushu są kategorie form i kategorie walk. Ja mistrzem Europy i wicemistrzem świata jestem w kategorii form. I ocenia się tak. Ocenia się zaangażowanie, formę, dynamikę, długość pozycji, wysokość, strój. Okay. Tak, trzeba być schludnym. Tak, taki nasz image. Okay. Chyba tyle. Dobrze, następne pytanie. Jako że kung fu, a raczej wushu, które trenujesz, jest raczej uważany za niszowy sport w Polsce, czy łatwo jest pozyskiwać sponsorów? Jakich sponsorów dotychczas udało ci się pozyskać i w ogóle czy łatwo jest się utrzymywać jako zawodnik wushu, który jest na bardzo wysokim międzynarodowym poziomie? Zacznę od tego, że sponsorów bardzo trudno jest pozyskać, ponieważ nie jest to sport tak medialny jak wszystkie inne sztuki walki, na pewno jak karate, judo. Mało osób słyszało pewnie o wushu. No. To prawda. Ale masz jakiś sponsor? Mam firmę Etmal i Elke School. Okay. Oraz rodziców. Okay. I czy da się wyżyć? Da się wyżyć z tego sportu pod warunkiem, że jest się trenerem, który poświęcił na to swoje życie. Okay. Jako zawodnik jest to niestety niemożliwe. Okay, czyli w związku z tym, jako że masz 18 lat i całe życie przed sobą... 17 lat. No już prawie 18. No już prawie. Czy zamierzasz rozwijać się właśnie w kierunku trenera, żeby móc z tego żyć? Czy zamierzasz być zawodnikiem? Czy jakie są twoje plany na przyszłość? Być może chcesz pójść na studia albo... Myślałem o tym, żeby zostać trenerem i chciałbym zostać tym trenerem, jeśli będą takie sposobności. Okay. Chciałbym się rozwijać cały czas jako sportowiec i chciałbym się kształcić i moimi planami są studia medyczne, na które planuję się dostać. Czyli bardzo, bardzo ambitnie, co widać też po wynikach sportowych. Pewnie się uda. Dobrze, to teraz może jeszcze pytanie. Czego doradzałbyś amatorom, którzy trenują różne dyscypliny? Co jest najważniejsze? Czerpanie przyjemności? Czy co byś im... Co dał ci sport? Co może dać sport potencjalnie tym amatorom? Ja powiem, co mi dał sport. Mi sport dał frajdę. To jest na pewno coś, co sport na pewno da każdemu. Dał mi... Mogę się samorealizować. To jest coś fajnego, też mega fajnego, co daje mega dumę. Okay. Samego siebie. Co mogę życzyć początkującym? Żeby się nie poddawali, żeby trenowali to, co lubią. Jeśli im się to spodoba, żeby ciągnęli to jak najdłużej, bo sport to jest naprawdę coś mega przyjemnego. Okej, okay, dobra. Czyli podsumowanie, amatorzy powinni czerpać przyjemność i nigdy się nie poddawać. Dobrze, może jeszcze coś, jakieś słowa końcowe? Chciałbym ci podziękować za to, że przeprowadziłeś ze mną wywiad. Chciałem podziękować, że zainicjowałeś tą pierwszą serię. Jesteś pierwszym gościem. Także... I chciałem pozdrowić ciebie,
Dobrze. Mojego trenera Krzysztofa Brzozowskiego oraz wszystkich moich kolegów w sekcji i poza sekcją. Dobrze. To co? To koniec. Jeszcze teraz zobaczycie sobie, jak piękna Gdynia jest. Żeby nie było, że jestem gołosłowny. Proszę popatrzeć. O, pozdrawiamy. Cześć, cześć.